Cześć. Jestem w rodzinnej miejscowości i postanowiłem pokazać Wam, jak wygląda szklarnia mojego taty, od którego zaraziłem się tą pasją uprawy roślin. Film nagrywany jest komórką, więc musicie wybaczyć mi jakość, no ale mniej więcej możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy wysiane rządki roślin i rozsadę. Od prawej jest rzodkiewka, później pomidory. Są to pomidory wysokie, wysiane z nasion przez mojego tatę. Później znowu rzodkiewka, znowu pomidory, rukola. Tutaj jest rukola. Dalej możecie zobaczyć kolejną porcję pomidorów, rzodkiewki, sałata masłowa z rozsady, ta, która tutaj widzicie dużą. Tam dalej przy patyku, przy kijku jest ogórek szklarniowy. Ten taki bez kolców, długi. Rozsada papryki. I z rozsady kupione pomidory. Widzicie, już kwitną. Jest tutaj kilka sztuk tych pomidorów. Możecie zobaczyć. Mamy 1 maja. Pomidorki już kwitną, więc szybciutko będą też owocować. Tutaj rodzice wysiali też paprykę ostrą, pieprz cayenne, paprykę chili. Tam dalej jeszcze trochę rozsady papryki. O, jeszcze z bliska Wam pokażę, jak pięknie wyglądają pomidorki. I tam pod ścianką możecie zobaczyć bazylię. Bazylia jest bardzo mizerna, bo to taka z rozsady kupowanej w sklepie. I one się bardzo kiepsko przyjmują. Nie wiem, czy to jest kwestia podlewania, czy kwestia gruntu, na których są uprawiane i później bez światła przechowywane w supermarketach. I mały lifehack z tego względu, że mamy jeszcze maj, nie jest za ciepło nocą, to tato ogrzewa swoją szklarenkę wkładami. Zwykłe wkłady, takie wkłady do 52 godzin świecą, te długie, krótsze do 45 godzin. Wkładając do takiej żelinnej rury kilka wkładów, generuje i większą ilość dwutlenku węgla, ale też zmienia temperaturę na trochę łagodniejszą niż na zewnątrz. Ostatnio było 4-5 stopni w nocy, nawet niżej. I do tych zimnych ogrodników, którzy już za niedługo nam na kalendarzu zawitają, jeszcze troszkę ogrzewa tą szklarenkę. Szklarenka jest dość fajna, ma 3 okienka z jednej strony, 3 okienka z drugiej strony. Okienka są pokryte moskitierą, także nie będą tutaj nam jakieś owady niechciane wlatywać. Jeżeli będziemy chcieć, możemy tutaj uchylić drzwi. To wszystko jest na rurkach metalowych osadzone i pokryte folią, taką, powiedzmy sobie, nieprzeźroczystą w całości, troszkę matową i zbrojoną, więc całkiem wytrzymały. Stelaż jest i do niego mocowana folia za pomocą rzepów. Cała konstrukcja bardzo stabilna, bardzo fajna. Dość duża powierzchnia, dużo większa niż mój balkon. I jak możecie zobaczyć, wszystko posadzone w rządku. To by było na tyle. Trzymajcie się, udanej majówki. Cześć.